Halo, halo, witam was widzowie w kolejnym odcinku z gry Azazin. Słuchajcie, znajdujemy się dzisiaj w miejscowości, która nazywa się Arsów i jedziemy zlikwidować Roberta. W poprzednim odcinku widzowie, nie dość, że była słowna tragedia, to tam ten ziomuś od masteru, co mi ten dźwięk kurwa tam zmienia na zapleczu, wypierdoliłem go już z roboty, bo ledwo co mnie było słychać widzowie. Mam nadzieję, że w tym odcinku lepiej będzie dźwięk. Mam nadzieję, że w tym odcinku lepiej będziemy się bawić i mam nadzieję, że w tym odcinku coś zadymimy. Możesz na samym początku wpaść na Twitcha, tam różne gry, możesz wpaść na YouTube'a, mojego drugi kanał, zostawić lajka, zostawić suba. My wjeżdżajmy do tego Arsów. Jest tu tak zwana tragedia. Co tu się dzieje do końca w sumie nie mam zielonego pojęcia. Ale coś się dzieje, czy to są przeciwnicy? Jo, przeciwnicy. Widzieliście jak schodzimy, jak się schodziło? A, shiftem. Widzieliście jak zajebiście ich oznaczyłem? Myślę, że dalsza konna jazda. A oni skąd mi... No wy was coś pojebało się? No biegnij rzecz. No kurwa. Gin. Poczwaro. Za szmaty kurwa, wypierdalasz. Ty też, wydupcasz. Po robocie. Wydaje mi się widzowie, że jazda konna dalej nie ma najmniejszego sensu, także podejdźmy sobie tu na cichacza. Tu jest jakaś bitwa, jakaś wojna się dzieje. Wszyscy umierają, cywile kurwa, niedobrze mi to. Pyk, 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 pyk. Na szczęście to są tak zwane bobki. Z tego co kojarzę, my musimy tutaj, my tu jesteśmy, bo ten Robert przyszedł, słuchajcie, zjednoczyć, o ile się nie mylę. A ten co odpierdala tam? O ile się nie mylę, słuchajcie, o, chodź. O, sam, no, świetnie. O ile się nie mylę, Saracenów i Krzyżaków razem, bo zabijaliśmy jednocześnie Krzyżaków w naszych walkach i jednocześnie Saracenów również pozabijaliśmy. I oni się tam chcą teraz zjednoczyć. Plan jest nie pozwolić na to. A tamci w szoku. Oni nie wiedzą, co się dzieje. No chodź, chodź. Dobra, kurwa, jak wy tak macie. O, chodź. Wiecie co, panowie? Idę do was, bo wy się kurwa ślimaczycie. Więc powstrzymać Roberta. Już mieliśmy na samym początku giereczki okazję powstrzymać Roberta. Wtedy się nam nie udało. Ale miejmy nadzieję, że teraz sytuacja rozwinie się inaczej. Co prawda to się dzieje w przyszłości, więc... O kurwa, ilu was? Ojojoj, panowie, ty, no więcej was matka nie miała? Miejmy nadzieję, że teraz sytuacja rozwinie się inaczej, chociaż... cała rozgrywka i to, co teraz widzicie na ekranie, dzieje się w teorii w przyszłości. Więc rozwiązanie tej sytuacji już jest jasne, natomiast nie przeze mnie. Ponieważ nie mam zielonego pojęcia, czy Robert zginął. Masz nożem, kurwa, nie my będziesz tutaj podchodził. To mnie trochę. To mnie rucha. To mnie trochę wkurza. Rucha też mnie, kurwa, ta myśl, że co się dzieje właśnie w przyszłości i nie wiem, przez to jak gram w tą grę, to nie mam takiego poczucia, że coś robię. Mam poczucie, że jakby to się zadziało już i jakby. Tak gorzej mi się gra, kurwa. Ale to tak jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, wynika to z tego faktu, że ja bardzo, ale to bardzo lubię gry z wyborami, gry, na które mamy wpływ i gry, gdzie może jakaś dana postać zginąć, albo ewentualnie możemy ją uratować. No tutaj takich wyborów niestety nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje, no. Miałoby to sens, jakby nie było wyborów, no bo to się działo w przyszłości. Dawaj tam tego nożem! No dobra. Radzimy sobie normalnie z nimi. Teraz widzowie, pójdę po kawkę, tylko przejdziemy tą drogę. Trzy pajacyki zrobię i się obudzę. Możemy tutaj wejść na górę? Możemy. No trudno. ale to... A, bo oni tu przyjechali się dogadać, kurwa. No właśnie. Ty,
To jak tak patrzę, to im się... O kurwa! Jaki gang! Tak patrzę, widzowie, to chyba średnio im poszło dogadywanie się, wiesz? Takie mam kurwa wrażenie. No i różesz! Nie wiem, widzowie, czy nie lepszym pomysłem jest ucieczka. Wydaje mi się całkiem rozsądnym pomysłem w tej sytuacji. No przecież jest ich tu 25, no. Że to będę walczył tu z pół godziny z nimi. Ucieczka nie jest taka głupia. Bezpośrednie skupienie się chyba na tym rowercie. Ale dobra, w sumie mi się przyjemnie tam bije. Tutaj se rzucę nożykiem. Tutaj coś śmigło, zobacz, jakieś śmigiełko dla widza. Robi Azazin. Uciekaj, póki możesz. Tutaj kopniemy, kurwa, kopniak w dupę. Jak byliśmy młodzi, to zawsze lubiliśmy robić zakłady z moim przyjacielem. No ale jak jest się młodym, to się nie ma o co za bardzo zakładać. Więc zawsze zakładaliśmy się o jedną rzecz. O kopa w dupę. W zależności od zakładu był to kop mocny, ewentualnie słaby. I wtedy sobie takiego kopniaka sprzedawaliśmy. Tutaj widzę, kurwa, podobnie taki przyjacielski kop. I nożem, pach. I nożem. Ja już nie mam, no mam noży. Szkoda, że ten przycisk jest dokładnie ten, o, i teraz rzuciłem nożem, kurwa, nie chciałem. Szkoda, że ten przycisk jest dokładnie tym samym przyciskiem do rzucania noży, zarówno jak i do bicia szybkich ataków. No i mocnych, no. Też. Dumy. Dobra, co tu się dzieje? I mi chyba... O kurwa. Nie. Tylko ja się tu tylko modlę. Jestem randomowym modlicielem. Okej. Okok. No i gituwa. O kurwa, i takiej będziemy musieli chyba zabić. Panowie, ale wam to kurwa oj. Konwersacja do wam średnio poszła. Dobra, może faktycznie wypierdalajmy stąd. A, nie mogę, no to zajebiście. Jednak musiałem ich pokonać faktycznie. Bo pewnie jakbym uciekał, to teraz bym miał na głowie ze 300 tych przeciwników. Nie, może ponegocjujmy, panowie. Kurwa, ci są ciężsi. W sensie umiejętnościowo. Znaczy, ogólnie ciężsi pewnie też są, bo mają zbroję. W sensie mają większy hełm. Kask. Nie no, kask, kurwa, jak to jest mi hełm. Nie, to się jakoś nazywało chyba inaczej niż hełm. A jedni nie mają, więc na pewno ten hełm trochę waży. O, i nożykiem. Pójdę, nie chciałem. I nożykiem. No i zawsze tak kurwa ta fizyka się psuje, jak ja nożykiem atakuję. I nożykiem. Pyk, pyk, pyk. Nie uciekasz, kurwo. Chodź tu. A poczekam, aż chwilę oddalisz się. Też się oddalę. I sru, kurewko, cię nożem. Nie ma litości. Lecimy dalej. Ło, kurwa, jaki skład! A to chyba możemy po cichu tutaj. Widzę potencjalne przejście. Tędy? O kurwa, nie da się widzą. Chyba, że jak my tu przyjdziemy, to oni się nie zorientują. Aaa, będzie jakaś rozmowa. Idę, widzowie, po kawę. Idę, widzowie, po kawkę, bo chyba ucięło tą końcówkę, a my zobaczmy, co oni mają do nas do powiedzenia, bo ktoś tu nas... Poczekajcie. O właśnie. Przynoszę słowa, nie stal. Oferujesz więc warunki kapitulacji? Najwyższy czas. Nie zrozumiałeś mnie, panie. Przysyła mnie Al-Mualim, nie Salah al-Din. Asasyn? Co to ma znaczyć? Mów szybko! Nie, randomowo się ubrałem, kurwa. Wynajął cię, żebyś mnie zabił? Przyszedłeś się przechować, zanim uderzysz? Alui. Nie poddam się tak łatwo. Nie ciebie przyszedłem zabić, tylko jego. Mów więc, abym mógł osądzić prawdę. Kto jest tym zdrajcą? O, witam. Ale fajna scena. Robert de Sable.
mój namiestnik? Zamierza was zdradzić. Nie tak to przedstawia. Szuka zemsty na was za spustoszenia, jakie poczyniliście w Akce. A ja jestem skłonny go w tym poprzeć. Wasi ludzie wymordowali mych najlepszych. To ja ich zabiłem. Miałem ku temu ważne powody. Wysłuchaj mnie. Wilhelm z Monferratu chciał zająć Akkę siłą przy pomocy swych żołnierzy. Garnier Dena Plus wykorzystywał swój kunszt, by indoktrynować i kontrolować każdego, kto mu się opierał. Sibrand zamierzał zablokować porty, odcinając pomoc dla twego królestwa. To oni cię zdradzili, wypełniając rozkazy otrzymane od Roberta. Spodziewasz się, że uwierzę w tę niewiarygodną opowieść? Znałeś tych ludzi lepiej ode mnie. Czy naprawdę zaskoczyła cię wiadomość o ich złych zamiarach? Czy to prawda? Mój panie, stoimy twarzą w twarz z asasynem. Oni są mistrzami manipulacji. Oczywiście, że to nieprawda. Nie mam powodu, by kłamać. Ależ masz. Boisz się, co stanie się z waszą małą fortecą? Czy wytrzyma połączony atak armii krzyżowców i saracenów? Mam na sercu dobro ludzi zamieszkujących Ziemię Świętą. Jeśli mam się poświęcić, by zapanował pokój, niech tak będzie. Znaleźliśmy się w dziwnym położeniu. Oskarżacie się nawzajem. Naprawdę nie ma na to czasu. Muszę spotkać się z Saladynem i pozyskać jego pomoc. Im więcej czasu stracimy, tym będzie mi trudniej. Zaczekaj chwilę, Robercie. Ale akcje wieczowe. Co zamierzasz? Chyba mu nie wierzysz. To ciężka decyzja. Nie potrafię jej podjąć sam. Muszę pozostawić ją w gestii mądrzejszego ode mnie. Dziękuję. Nie, Robercie, nie o tobie. Więc o kim? O panu naszym. Niech rozstrzygnie pojedynek. Bóg z pewnością wspomoże tego, kto walczy w słusznej sprawie. No i kurs. Jeśli tego sobie życzysz. Właśnie tego. Niech się tak będzie. Dobądź broni, asasynie. O kurwa, no dobra. Ale co, ale kurwa, ja ze wszystkim... Jak to ze wszystkimi mam się bić, kurwa? Co to jest za sprawiedliwy pojedynek? To ma być uczciwe, kurwa? Trzech na jednego, kurwa, banda łysego. To jest nie fair w ogóle. Ale jestem dobry w robieniu, kurwa, uników i napierdalaniu ich. Widzowie, trochę się wyćwiczyłem. Zajebiście, te uniki zajebiście ćwiczą refleks. Musisz je kliknąć w odpowiednim momencie, serio. Jeżeli chodzi o refleks, to chudego byka jest tak zwany teraz. Petarda. Nie podoba mi się, że bije mieczem, ale... Ale niech będzie. To tyle? Tyle z tej waszej armii? Pogadali. Pomachali. Mieszomi. To i to koniec? No ścianę. O, czyli to nie tyle. No wyciągaj miecz. Ale mi kurwa zaskoczenie wzięła. Najgorsze jest to, że ja go na ziemi nie mogę dusić. Strasznie mnie to denerwuje. Nie mam zielonego pojęcia, co ja mam zrobić. To go tylko kopniakami mam zabić, kurwa? Że noże wyciągnę. A został mi tylko jeden nóż. Ale mogę go rzucić. Pach. O, on ma... O kurwa, on ma mocny miecz. Miecz wyciągamy. To. Boli brzusio, co? Trochę. Kurwa, o. No. Ile razy go mogę bić po tym brzusiu? To koniec. Twoje plany spoczną razem z tobą w grobie. Zaskakująco łatwa misja. Nie wiesz nic o żadnych planach. Jesteś jeno marionetką. On cię zdradził. Albo ja jakiś kurwa dzisiaj tak, świeży jak po wstaniu. Mów do rzeczy, Templariusz. Wyspany. Albo zamilcz. Kazał ci zabić 9, tak? 9, którzy strzegli tajemnicy skarbu. Co z tego? To nie 9 znalazło skarb, asasynie. Nie 9, lecz 10. A więc jest 10.
Nie może przeżyć nikt, kto zna tajemnicę. Zdradź mi jego imię. O, dobrze go znasz. Wątpię jednak, czy odbierzesz mu życie tak chętnie jak mi. Kto to? Al-Mualim. Twój mistrz. Al-Mualim. Przecież nie jest templariuszem. Nigdy się nie zastanawiałeś, skąd tyle wie? Gdzie nas znaleźć? Ilu nas jest? Do czego dążyliśmy? Jest mistrzem asasynów. Ui, mistrzem kłamstwa. My jesteśmy tylko kolejnymi pionkami w jego wielkiej grze. A teraz, po mojej śmierci, pozostajesz tylko ty. Sądzisz, że pozwoli ci żyć z taką wiedzą? Nie interesuje mnie skarb. Ale jego tak. Od twojego mistrza odróżnia mnie tylko to, że on nie chciał się dzielić. Nie. Cóż za ironia, nieprawdaż? Ja, twój największy wróg, ochroniłem cię. A teraz odebrałeś mi życie, tym samym skazując siebie na śmierć. Dobra walka, asasynie! Bóg jest dziś przychylny twojej sprawie. Dzięki. Bóg nie ma tu nic do rzeczy. Po prostu lepiej walczyłem. A może nie wierzysz w niego, lecz wygląda na to, że on wierzy w ciebie. Chciałbym ci zadać pytanie, zanim odejdziesz. Pytaj. Pytaj więc. Dlaczego? Po ja się to chciał powiedzieć. Tak daleko. Pytaj po tysiąc kroć ryzykując życiem. Wszystko, żeby zabić jednego człowieka. Zagrażał moim braciom i temu, co reprezentujemy. Ha. Chodzi zatem o zemstę? Nie. Nie o zemstę. O sprawiedliwość. Możliwość osiągnięcia pokoju. O to walczysz? O pokój? Nie widzisz w tym sprzeczności? Z niektórymi ludźmi nie można się dogadać. Jak z tym szaleńcem, Saladynem. Sądzę, że obaj równie mocno pragniecie zakończenia tej wojny. Tak słyszałem. Lecz widzę co innego. Nawet jeśli tego nie mówi, ludzie tego pragną. Zarówno Saraceni, jak Krzyżowcy. Ludzie sami nie wiedzą, czego pragną. Dlatego właśnie zwracają się do takich jak my. W takim razie na waszych barkach spoczywa rozwiązanie. Bzdury. Przychodzimy na ten świat z krzykiem i kopaniem. Jesteśmy chwiejni i gwałtowni. Taka jest nasza natura. Nic na to nie poradzimy. Nie. Jesteśmy tacy, jakimi chcemy. Ale cicho ten dialog jest. Typowe. Zawsze bawicie się słowami. Znowu DJ od Masteru spierdolił tam. Nie doszukuj się tu żadnych sztuczek. Wkrótce się dowiemy. Obawiam się jednak, że dziś twe pragnienia się nie spełnią. Podczas gdy rozmawiamy, Saladyn przerzedza szeregi moich ludzi i muszę się tym zająć. Lecz być może, gdy zobaczy, jak podatny jest na ciosy, przemyśli swój plan działania. Tak, z czasem twój cel może się ziścić. Nie zapominaj, że twoje bezpieczeństwo wcale nie jest pewniejsze. Ludzie, których zostawiłeś, by rządzili w twoim imieniu, nie zamierzają służyć ci dłużej, niż będzie trzeba. Tak, jestem tego świadom. Co tam za... A koń! Muszę cię zatem. Muszę odbyć z mistrzem długą rozmowę. Wygląda na to, że nawet on nie jest bez winy. Jest tylko człowiekiem, jak my wszyscy. Pęta jakieś pies, albo coś. Ty też. Niech pokój i bezpieczeństwo będą z tobą. No dobra, mission complete. Zabójstwo zakończone. Wróć do Al-Mualima. Czy będzie to tak zwana szybka podróż, bo nie mogę się ruszyć? Będzie. Nawet nie mam innej opcji wyboru. O! Powiedziałem wstawaj do cholery! Posłuchaj! O nie... Pańscy koledzy asasyni znaleźli nas! Co? Jak to zrobiłeś, Desmondzie? Słuchaj, nie mam pojęcia, o czym mówisz, ale cokolwiek się tam dzieje, nie ma to nic wspólnego ze mną. Przyszli tu po ciebie, a ja na pewno ich nie zapraszałem. Jak sytuacja? Jesteśmy pod ostrzałem. Odeprzecie ich? Czy mam ewakuować więźnia? Tylko 5 lub 6. Mamy nad nimi przewagę liczebną. Kilku ranili, ale damy radę. A niech cię, Desmond. Musiałeś wyciąć jakiś numer. Mówiłem, że nie mam z tym nic wspólnego. Jak niby miałbym ich powiadomić? Telepatycznie? Weź, przestań. To bez znaczenia. I tak za chwilę wszyscy będą martwi. Posłuchaj sobie. Zagrożenie opanowane. W
Wygląda na to, że nie będzie ratunku. Co, doktorku? Napędzili panu niezłego stracha. Pańskie laboratorium nie jest tak bezpieczne, jak się mogło wydawać. Nie boi się pan, że wrócą w większej liczbie? Wątpię, Desmondzie. Lucy próbuje powiedzieć, że nie ma już więcej asasynów, którzy by po pana przyszli. Przez ostatni rok naprawdę ciężko pracowaliśmy, wyszukując wasze maleńkie schronienia, wioski na pustyni i inne takie. Chyba jest pan zdany wyłącznie na siebie. Proszę odpocząć, panie Miles. Jutro kończymy. O kurde. No dobra. Ja bym z samicą pogadał, bo ona w porządku. Ja mam maleńka. Czyli słowa? Tak? Dobra. Może tu są? Co to kurwa jebani asasyni? A idę sprawdzić coś z ciekawości. Wierzę, że w końcu kurwa ktoś weźmie prysznic. Brak. No trudno. No to klimalski. Może jak się obudzimy, to będzie na jakiś kurwa na dachu. Wstawaj! Jakoś wcześniej niż zwykle, doktorze. Naprawdę chciałbym już mieć to z głowy. Skoro pan tak mówi... Niech się pan nie chmurzy, panie Miles. To historyczny dzień. Ludzie zapamiętają go na całe pokolenia. Przynajmniej niektórzy z nas. A co ja mam to zabić gnoju? Ja mogę teraz wejść tu? A mogę. No nic, to może teraz samica jakiś lepszy humorek ma. Kawkę zawalła. No nie za bardzo. Może z nim pogadamy ze trzy słowa, jeszcze coś ciekawego ma nam do powiedzenia. Odnośnie fabułki, coś tu. Asasynów, coś zabijacie tego, coś się dzieje, dymy jakieś? Chyba nie, chyba wracamy do Al-Mualima. Dowiedzieć się, gdzie jest skarb. Chyba nie mamy innego wyboru. Ale nam musi takie wspomnienia, muszą strasznie nam czachę smażyć. To swoją drogą. Skontrowanie silnego ataku sprawi, że przeciwnik będzie odsłonięty. Rozpraw się z nim, łamiąc mu nogi. Nie wiem, czy nas mózg by wytrzymał coś takiego. Poszli do mistrza. Czy to templariusze? Znowu zaatakowali? Kroczą ścieżką. Jaką ścieżką? O czym ty mówisz? Ku światłu. Mów do rzeczy. Istnieje tylko to, co pokazuje mistrz. To jest prawda. Oszalałeś. Ty też będziesz kroczyć ścieżką, inaczej zginiesz. Tak rozkazał mistrz. To Al-Mualim, prawda? Co on wam zrobił? Chwała mistrzowi, który prowadzi nas ku światłu. O kurwa. A to dość interesujące. Mualimie, prowadź nas, rozkazuj nam. O kurwa, czy Al-Mualim to jednak zły jest? Kurwa, otrząśnij się. To jest prawdziwe życie. Powiedz tylko słowo, mistrzu. Też się otrząśnij. Wszyscy się otrząśnijcie. O kurwa, wszyscy za mną idą. Ja przygotuję miecz jednak. Już wyciągnę z tego, kurwa. On jest światłem. On jest drogą. Na zapas. Dajcie, muszę się podrapać. To my mógłbym po budynkach śmigać, będzie szybciej. Oczyścimy ten świat. Albo i nie będzie. Zaczniemy na nowo. Siemka. Okej. O kurwa. Al-Mualim to jednak zły gościu jest, jebać go. Żebym ja braci asasyńskich zabijał. Czyli przeciwnicy templariusze mieli rację. Ale plot twist widzowie.
Nie powiem, ni chuja tego nie pamiętam z Asasyna. Tyle razy grałem w tą grę. Mam przecież nawet płytkę, mogę wam później pokazać na koniec serii. Nie wiem, czy to z jedynki, czy dwójkę mam płytkę. Ale kiedyś się tylko płyty kupowało. Teraz niestety pewnie większość osób nie wie, co to jest płyta. A niestety, znaczy fajnie, fajnie, że tak poszła technologia oczywiście. O kurwa, co jest? Fajnie, że się to wszystko tak rozwinęło, że teraz przez internet mogę sobie w 5 sekund tą grę kupić. Nie muszę zadupcać do jakiegoś MPQ czy coś takiego jak jeszcze kiedyś. Jednocześnie chujowe czasy wtedy były, ale miało to swój urok. Jak każde czasy, nawet te najgorsze zawsze mają jakiś swój urok. Wow, o kurwa, Malik! Jaki chuj we... A, czyli ty ich nożami zabiłeś, dobra. Okej, czyli Malik to kołs. Wybrałeś dobry moment. Najwyraźniej. Ja nie ma... Uważaj na siebie, przyjacielu. Nie masz ręki. Zdradził. Tak, zdradził też swoich sojuszników templariuszy. Skąd to wiesz? Po naszej rozmowie wróciłem do ruin pod świątynią Sarnia. To on zawsze kurwa nie miał ręki? Robert prowadził dziennik. Wypełniał jego stronę objawieniami. To, co tam przeczytałem, złamało mi serce. Ale otworzyło mi oczy. Miałeś rację, Altairze. Nasz mistrz cały czas nas wykorzystywał. Nie mieliśmy ocalić Ziemi Świętej, tylko dostarczyć ją prosto w jego ręce. Trzeba go powstrzymać. Ostrożnie, Maliku. Zrobi nam to, co zrobił innym, jeśli będzie miał ku temu okazję. Musimy trzymać się od niego z daleka. Co w takim razie proponujesz? Ręka, w której trzymam ostrze, wciąż jest silna, a moi ludzie lojalni. Błędem byłoby nie skorzystać z naszej pomocy. Odwróćcie uwagę niewolników. Jeśli uda się wam odciągnąć ich ode mnie, może zdołam dotrzeć do Al-Mualima. Zrobię jak każesz, Daj. Ludzie, z którymi walczymy, stracili panowanie nad umysłami. Jeśli możesz nie przelewać ich krwi. Tak. Al-Mualim zdradził kodeks, ale to nie znaczy, że my też musimy. Zrobię, co mogę. Tylko o to proszę. Bezpieczeństwo i pokój, przyjacielu. Twoja obecność tutaj da nam jedno i drugie. Czy on odzyska właśnie rękę? To był jakiś błąd gry, czy mu rękę upierdoliło, bo już nie wiem. Ja jestem jakiś naśpany. Nie mogę się cofnąć? Nie mogę. Dobra. No to co, chodźmy dalej. Schodkami. Schodki. A propos nie przelewania krwi, to z 200 osób zabiliśmy asasyńskich pewnie. O kurwa! To się odjebało. Wow. Dzień dobry, przepraszam najmocniej. Wypierdalasz. Wypierdalasz, wszyscy wypierdalacie. Cutscenka, bo nie mogę biec. Co się dzieje? O kurwa. Moc Boga. A więc uczeń powraca. Nigdy nie lubiłem uciekać. Ani też słuchać. Dzięki temu nadal żyję. Co ja mam z tobą zrobić? Wypuść mnie. O, Altairze. Słyszę w twoim głosie nienawiść. Czuję jej żar. Wypuścić cię? Byłoby to nierozsądne. Czemu to robisz? Znalazłem dowód. Jak ja się wykryłem z kurwa czemu? Tego. Tą laskę. Że nic nie jest prawdziwe. Marvela zamieniam. Wszystko jest dozwolone. A co lata takie ma kurwa. Chodźcie. W kosmosie lata. Zabijcie zdrajcę. Superman marvelowski. Z tego świata. Łe, co? Poczekaj kurwa, co tu się dzieje? To jest psycha, to psycha mi siadła, spokojnie widziałem. To psycha.
Wszystko dzieje się w naszej głowie. Pyk, pyk. Ołaja. Kurwa, no z jednym było z nimi ciężko. No dobra, na szczęście są trochę zdebuffowani. No i chodź, atakuj. I dusimy. Pyk. I cela mu się. Spójrz na mnie. Boisz się? Stawiłem czoła wielu przeciwnikom. Każdy z nich był groźniejszy od ciebie. I wszyscy zginęli z mojej ręki. Nie boję się. Udowodnij. Czego miałbym się bać? Patrz, jaką mocą władam. Solidna jest to moc. Wyjątkowo mi się kurwa nie podoba. To oni taki breakdance tam robią. Dusimy na dole. Możemy dusić na dole? Możemy. Pięknie. Tak to na chillko wygramy. Kurwa, jaki jest dzisiaj dobry w te uniki, jebany jestem. Masz jakieś ostatnie słowo? Okłamałeś mnie. Mówiłeś, że Robert ma niecne plany, ale dążyłeś do tego samego. Nigdy nie umiałem się dzielić. Nie uda ci się. Inni znajdą w sobie siłę, żeby ci się sprzeciwić. A i właśnie dlatego, dopóki ludzie mają wolną wolę, nigdy nie nastanie pokój. Zabiłem ostatniego, który tak mówił. Odważne słowa, chłopcze. Ale tylko słowa. Więc mnie wypuść. Wprowadzę słowa w czyn. Mistrzu, dlaczego nie zrobiłeś ze mną tego, co z innymi asasynami? Tak zwany T-Pose. Zachować własny umysł. Ja w Cyberpunku tyle razy się naoglądałem. Cyberpunku. Są ze sobą zbyt blisko powiązane. Gdybym pozbawił cię jednego, straciłbym i drugie. A ci templariusze musieli zginąć. Choć prawdę mówiąc, próbowałem. Wtedy w moim gabinecie, kiedy pokazywałem ci skarb. Ale nie jesteś taki jak inni. Przejrzałeś iluzję. Oszustwo. Tylko to potrafi tworzyć. Ten skarb templariuszy. Ten fragment Edenu. To słowo Boże. Teraz rozumiesz? Morze Czerwone nigdy się nie rozstąpiło. Woda nie zamieniła się w wino. To nie machinacje Eris doprowadziły do wojny trojańskiej. Tylko to iluzja. To, co planujesz, jest zwykłą ułudą. Chcesz zmusić ludzi, aby poszli za tobą wbrew ich woli. Czy to mniej rzeczywiste od zjaw, którym cześć oddają teraz Saraceni i Krzyżowcy? Tym tchórzliwym bogom, którzy uciekają z tego świata, aby ludzie mogli mordować w ich imię? Oni wszyscy już żyją w kłamstwie. Ja jedynie oferuję im inne, takie, które nie wymaga tyle rozlanej krwi. Oni przynajmniej sami wybierają swoje zjawy. Czyżby? Nie licząc garstki heretyków i neofitów? To nie w porządku. O, ja jestem heretykiem. Teraz twoja logika cię zawiodła. Zamiast chyba. Niej poddajesz się ateistą? Emocjom. Rozczarowałeś mnie. Więc co teraz? Nie pójdziesz za mną, a ja nie mogę cię zmusić. Na dodatek odmawiasz porzucenia tej diabelskiej intrygi. Dotarliśmy więc chyba do martwego punktu. Nie, dotarliśmy do końca. Będzie mi ciebie brakować, Altairze. Byłeś moim najlepszym uczniem. No to hono ino, kurwa. Za szmaciurę. I lecisz, kurwa. I dusimy. A, nie mogę, bo to bosik. Chujowe jest to, że nie można bossa dusić na dole. Chciał oddalić i zapuścić takiego noża. Pruszek. Ślepy, Altairze.
jesteś ślepy i to się nigdy nie zmieni. No gdzie jesteś, kurwa? Gonię cię, gnoju. No chyba jestem ślepy, bo nie widzę. Halo, przeciwnik? To wygląda jak arena do ostatecznej bitwy. No musi to być tu. O, flaga. Co nie wezmę, jak wezmę. Ale on co ja mam zrobić? Gdzie on jest? Gdzie on kurwa jest? Tam? Tam gdzieś. Ale zcheatowałem trochę, ale jebać. A tu jest. Moje ostrze jest moimi oczami. Gdzie teraz? O kurwa. To nie tutaj. Widzę go, widzę go. Chodź tu, Ramusie. Kurwa, no i będziemy się tak gonić jak pojebani, no. Dobrze, że mam mapę cheaterską. O, widzę go. Chodź tu, kurewko. O kurwa, to chyba prawdziwy. Bo ciężko go pokonać. No. O, i po robocie. Niemożliwe. Uczeń nie może pokonać mistrza. To niemożliwe. Nic nie jest prawdziwe. Wszystko jest dozwolone. Na to wygląda. Wygrałeś więc. Idź i odbierz swoją nagrodę. Trzymałeś w dłoni ogień, starcze. Trzeba go było zniszczyć. Zniszczyć jedyną rzecz zdolną zakończyć krucjaty i zaprowadzić trwały pokój? Nigdy. Więc ja to zrobię. Przekonamy się. I postanowiłem wtedy poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem, bo wielka mądrość przynosi utrapienia. A kto przysparza wiedzy, przysparza i cierpień. Zniszcz to! Zniszcz to, jak obiecałeś! Ja... nie mogę... Tak, możesz, Altairze. Ale tego nie zrobisz. Co teraz? Mamy to. I potrzebowali jakieś miejsca. I wychodzi na to, że to kosmiczne do diabła. Kosmici. Technologia może. Jak? Kosmiczna. Mamy mapę. Ile sztuk? Przynajmniej pół tuzina. Nie potrzebujemy aż tylu. Można założyć, że część uległa uszkodzeniu. Nie wyobrażam sobie, żeby wszystkie były wciąż w pełni sprawne. Co najmniej dwa znajdują się na obszarach, które już nie istnieją na powierzchni Ziemi. Wyślemy grupy poszukiwawcze do każdego z punktów.
Potrzebny nam jest tylko jeden. A co z pozostałymi? Trzeba je zebrać. Niczego nie można pozostawić przypadkowi. Ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy, to jakiś ocalały, próbujący bruździć w nowym świecie. A asasyn? Nie jest już potrzebny. Zabij go. To! Czekajcie. Wiecie, jak to się odbywa. Wątpię, żebyśmy mogli tak po prostu tam wejść. Do czego zmierzasz? Możemy go jeszcze potrzebować. Jego wspomnień. Radziłabym przetrzymać go, dopóki nie potwierdzimy, że nie spotkają nas już żadne niespodzianki. Ratowani. To zwykła strata czasu. Sam to powiedziałeś. Nie możemy nic pozostawić przypadkowi. Dobrze. Upewnijcie się, że nie jest już do niczego potrzebny i wtedy go zabijcie. Zgoda. Przestań podważać mój autorytet! Właśnie ocaliłam twój zadek! Chodźmy. Mamy dużo pracy. Proszę się zbytnio nie odprężać, panie Miles. Niedługo wrócimy. Kurwa, tu skazany na śmierć jestem, jak mam się kurwa odprężać. Co to jest? Okoli wzrok. Wow! Zajebiste, widzowie. Siema, widzowie, małe tutaj wtrącenie. Tutaj właśnie zakończyłem odcinek i żegnałem się z widzami, natomiast kiedy zacząłem nowy odcinek, trwało on jakieś 3 minuty. Więc no złączę wam to w jedną całość, dzisiejszy odcinek, także dzisiaj będzie taki zmontowany, a resztę już wam powiem, powiedziałem właściwie w przyszłości. Pozdro. Wracamy do odcinka. I cały kontynuujemy sobie naszą historię. Od poprzedniego odcinka zadziało się tak, że mamy kurwa jakieś pentagramy, coś tam, znaki Illuminati, chuj wie co się dzieje. I no, odblokowaliśmy umiejętność Orliego wzroku przez fakt, że pewnie za długo siedzieliśmy kurwa w tej maszynie. Jesteśmy dostrzegać w stanie rzeczy, których wcześniej dostrzegać nie byliśmy w stanie. No i fajnie by było coś tutaj odkryć, co tu się kurwa dzieje. A co się dzieje jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję się kurwa, że dowiem. Co ja będę w stanie kurwa z tego wywnioskować? Z tych kurczę dziwnych jakichś pentagramów? Chuj wie. I czy w ogóle będę coś w stanie wywnioskować? Jest to w ramach ciekawostki powiedziane? Czy faktycznie będę mógł coś z tym zrobić? Nie wiem. Zobaczmy na razie może na samym początku do komputera. Animus. Tyknąć nie mogę. Może komputer tutaj szefa doktorka. Będziemy w stanie coś obadać. Również i nie. No to idziemy dalej. Tutaj po lewej stronie mamy jakieś dziwne znaki. A, tutaj jest chyba, że możemy wyskoczyć z okna? Że okno jest może delikatnie uchylone? Coś? Jakieś takie dziwne rysunki? Nie wiem. Kombinacja jakiegoś numeru. Może kombinacja numeru do tamtego przejścia, gdzie teraz zaznaczam głową. Więc chodźmy tam. No taki odcinek będzie dość chillowy dzisiaj, ale chillowy mam nadzieję, że nie tak bardzo zjebany jak były dwa odcinki temu. To był aż za chillowy odcinek. Taki mam mood chillowy. Mamy tutaj jakiś kod. Czy ja ten kod będę musiał wprowadzić? Oby nie, bo jest kurewsko długi. A ja mam żelkomózg i no i będzie kurwa ciężko zrozumieć, co tam jest napisane. Ale może nasza postać nie ma żelkomózga? Jestem w stanie tutaj wprowadzić koda? Nie jestem. I co, idziemy normalnie spać? Bo widzę, że tutaj chyba innej opcji nie ma. Czy gra w dzisiejszym odcinku będzie miała swoje zakończenie? Nie wiem. Aczkolwiek się domyślam i chyba moją odpowiedź bym stawiał na raczej tak, niżeli raczej nie. Tutaj są też rysunki. O Boże. To mój Boże, kurwa. Jak co? Krew? Kogo oni tu wcześniej trzymali? Co się z nimi stało? Ciekawe, co to znaczy? To jest zakończenie gierki?
Ja naprawdę się przygotowałem tyle czasu, żeby nagrać dzisiaj odcinek, tylko po to, żeby na 3 minutki odpalić nagrywanie. No to widzowie, no to ja wam te odcinki połączę. Kurwa, takie zakończenie chujowe. No nic widzowie, no na to wygląda, że to jest zakończenie gierki, co ciekawe, no w bardzo zaskakujący sposób. Twórcy gry to zrobili, no spodziewałem się jakiegoś konkretnego finału, a tu jest tylko i wyłącznie przedsmak Assassina 2. Gra sama w sobie według mnie była bardzo przyjemna, fajnie mi się w nią grało, natomiast była bardzo krótka. Mechanika skakania i tak dalej była zajebista, fakt, że zabijaliśmy i tak dalej, też to było bardzo przyjemne. To była bardzo przyjemna i chillowa gra. Fajnie mi się w nią grało, oczywiście było kilka błędów, ale jak na grę z 2007 roku, bardzo przyjemna gierka, natomiast fakt, że ona się zakończyła teraz, to jest jakiś kurwa żart jebany. Zobaczymy, może będzie jakaś scena po napisach, chociaż szczerze mówiąc trochę bym wątpił, bo jest to rok 2007. Ja już się z wami żegnam tutaj. Widzimy się w następnej serii na tym kanale. Z czego dokładnie jeszcze nie wiem. No ale z czegoś się widzowie widzimy. Tyle widzowie. Dzięki wielkie, że tu byliście. Dzięki wielkie za oglądanie tej serii. No i widzimy się w następnej, czy to montowanej, czy to taki zwykły. No bardzo się nie spodziewałem kurwa takiego zakończenia. Ciężko mi jest to jakoś wyrazić i opisać kurwa w zdanie jakoś. No naprawdę to było bardzo, bardzo zaskakujące. No nic, no trochę się dziarz dziwnie czuję, bo tak to mam wrażenie. O, Maciej Polak. Polak. Pochczam. No. No zaskakujące na pewno zakończenie. Wow. No nic, w takim razie pewnie dalsze historie głównego bohatera poznamy w następnej serii z Assassina 2, którą pewnie niedługo ogramy. Dzięki jeszcze wielkie jeszcze raz za oglądanie i teraz pewnie jakieś montowane serie z projektu Zomboid Darkest Dungeon i pewnie jeszcze jakąś serię będziemy sobie ogrywać. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia widzowie, jeżeli będzie jakaś scena po napisach to wam pokażę, jeżeli nie to trzymajcie się ciepło, cześć. Strasznie dziwne zakończenie. O! O, co chodzi? Okej. Wow. Kamera świruje. Co się kurwa dzieje? Kurwa chodzi w tej grze. O, co to jest? Wprowadzamy hasło. Dzielono dostępu. Witaj Lucy. Kasowane. Przeczytajcie to sobie, ja wam to zeskipuję. Zatrzymajcie sobie, jeżeli chcecie sobie to przeczytać, bo teraz nie będę tego przedłużać, bo odcinek jest bardzo, bardzo, bardzo długi. Ja również sobie to zapewne przeczytam na odcinku. Bo pewnie skroję to w jeden odcinek, te dwa odcinki, które nagrałem. Dlatego nie chcę przedłużać, ale możecie sobie oczywiście przeczytać tutaj, jeżeli chcecie. Wcześniej w biurze Cornera odkryłam, że jej sprawa została zamknięta, skoro było to samobójstwo. Teraz powinienem wyjść i takiego luta dostać.
Nie wiem, zobaczę, może jeszcze jestem w stanie cokolwiek tu zrobić. Jestem, kurwa. Ale dziwne. No dobra. Udzielono dostępu. Drugą zarazą. Po tym jak w ciągu 3 miesięcy zginęło 96% mieszkańców Afryki? Czytajcie sobie, jeżeli chcecie. No nie będę teraz tego czytał, bo ten odcinek naprawdę jest długi. To jeżeli jest to, szczerze mówiąc, koniec gry. Mnie aż tak to kurwa teraz nie interesuje. Nie wiem, czy tych maili nawet nie czytaliśmy. Wydaje mi się, że część z nich na pewno. Okej, wyjdź. Zobaczymy jeszcze, może możemy dostać się do tamtych drzwi. Tam jest jakiś kod do wprowadzenia, więc w teorii może jesteśmy w stanie aktualnie się tam dostać. Co to jest, kurwa? To oni te kamery nasranych, oni nie widzą, że ja sobie tutaj śmigam? Wow, możemy, kurwa. O co chodzi? O co chodzi, widzowie? O chuj tu chodzi? Niby już to jest scena, bo jakby na napisach końcowych, kurwa. Tutaj nie widzę żadnego. Żadnych czerwonych napisów. Krwią. Za to widzę lapka. No dobra, no też przeczytajmy. No nie będę tego wszystkiego czytać. Natomiast dla widza, no to oczywiście... Oczywiście, że pokażę te wszystkie wiadomości. Witaj kierowniku projektu 9. Analiza. No może to przeczytajmy. Skończyliśmy przeglądać nagranie Animusa z obiektów 12-16. Mimo, że naszym głównym celem pozostaje fragment Edenu, nadal musimy pracować nad odnalezieniem i zrozumieniem pozostałych przedmiotów. Z pewnością zrozumiesz naszą motywację. Satelita wykona za nas większość pracy, ale na pewno będziemy musieli poradzić sobie z tymi, którzy są odporni na jego wpływy lub chronieni przed nim. Przejrzyj analizę znalezisk. Fragment Edenu numer 3. Należy pochwalić twoją ciągłą pracę nad odnalezieniem zastępczego artefaktu po stracie numeru 2 podczas awarii satelity. Rozumiemy, że obiekt 17 ma problemy z połączeniem się z Animusem, co powoduje opóźnienia. W związku z tym spodziewamy się następnej aktualizacji za 24 godziny. W międzyczasie musimy stworzyć, przygotować zespół ratunkowy. Liczymy na to, że zdobędziesz potrzebne informacje. On wie, gdzie są pozostałe przedmioty. Nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy. Musisz odblokować ostatnie wspomnienie, inaczej wszystko pójdzie na marne. Projekt Philadelphia. Dane otrzymane przez obiekt 12 wskazują na to, że statek znajdował się w stanie... Przyszłym przez około 18 minut. Nie wiemy, czy jest to nasza, czy równoległa linia czasu. Mimo, że przy użyciu uzyskanych danych jesteśmy w stanie zrekonstruować i naprawić przedmiot wykorzystany do eksperymentu, zarząd nie wyraził zgody na kontynuację projektu, powołując się na zagrożenie paradoksem. Polityka firmy niezmienna. Należy izolować wszelkie przedmioty, które mogą... prowadzić zakłócenia w czasie lub nim manipulować. Termin zostanie umieszczony w zabezpieczonym magazynie. Kurwa, jesteś w stanie manipulować czas, widzę. Incydent w Tunguzce. Uważamy, że nastąpił on bezpośredni w rezultacie ataku asasynów. Zniszczono zarówno przedmioty, jak i stację badawczą. Zdobyliśmy generatory fal zmiennych, lecz obecnie brakuje nam danych do rozpoczęcia badań. Ryzyko wypadku jest zbyt poważne. Dział poszukiwań i zdobywania dziedzictwa powinien skupić się na odnalezieniu potomków ludzi, którzy przeżyli atak, bractwa lub asasynów. Do kontynuowania badań. Przywrócenie tej konkretnej technologii bardzo nam pomoże w przypadku opornych po uruchomieniu satelity. Tworzymy zespół, który zajmie się badaniami w tym polu.
Graal. Usuwamy Graala z listy naszych obiektów. Brakuje nam dowodu na jego istnienie. Analiza obiektu 17 wskazuje, że poza fragmentem Edenu wszystkie przedmioty związane z postacią Chrystusa są wymysłem lub pochodnią fragmentu Edenu, a nie rzeczywistymi obiektami. Nawet jeżeli Graal istnieje, jego przydatność dla nas jest wątpliwa. Lepiej spożytkować siły w inny sposób. Komunikatory. Analiza przedmiotów dobiega końca. O tyle dobrze, że działają, to da nam stały i bezpieczny kanał łączności. Warren, to nadzwyczaj ważne, żeby się jak najszybciej skończyła pracę z obiektem 17. Cieszy nas, że zbliża się do ostatniego wspomnienia, lecz musimy się pospieszyć. Wszystko nad czym pracujemy zależy od odnalezienia tych miejsc. Bez nich nie będziemy mieć niczego. Nasz ojciec z rozumieniem prowadzi się do sukcesu. Okej. Okay. Jestem w stanie iść w jakiś sposób dalej? Jest tu jeszcze jakiś kod do wprowadzenia? Chyba nie. Wygląda na to, że to widzowie koniec. Widzowie, no jeszcze popatrzyłem sobie na YouTubie, ale naprawdę wygląda na to, że to jest widzowie koniec. Dzięki wielkie, że byliście. Dzięki wielkie za obejrzenie. No i w sumie zdecydowanie lepsze, że lepiej, że mieliśmy jeszcze coś po tych napisach, niż jeżeli nie mielibyśmy nic, bo wydawałoby się to strasznie nudne i to zakończenie było strasznie zaskakujące. Zaskakujące zakończenie, nie chyba w takim bardzo pozytywnym sensie. Widzimy się w następnej serii, czy to z Assassina, czy z innych gier. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.